Dzień dobry Państwu. W Cire Poleca będziemy rozmawiali za chwilę o tegorocznej edycji Kongresu 590. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry Państwu. Jak Pani ocenia, jaka jest rola tego rodzaju wydarzeń w przestrzeni publicznej? Bardzo ważne. Kongres 590, jak pamiętamy też z poprzednich lat, pokazał, że jest potrzeba rozmowy o rozwiązaniach przyszłości, rozwiązaniach gospodarczych, rozwiązaniach dotyczących chociażby rozwoju energetyki, a także innych dziedzin życia. I takie kongresy właśnie powodują, że tam możemy, eksperci spotykają się, rozmawiają o różnych rozwiązaniach, a także społeczeństwo, ludzie, Polacy mogą dowiedzieć się szczegółowych informacji o sprawach, o których nawet nie zdają sobie sprawy, ewentualnie nie są pewni, jak będą funkcjonowały w przyszłości, chociażby przyszłość energetyki dotycząca czy OZE, czy innych rozwiązań energetycznych. Transformacja to zmiana, a zmiana zawsze wzbudza emocje. Czy wypracowanie zgody społecznej będzie trudnym procesem w Polsce? Wypracowanie zgody społecznej zawsze niosła za sobą takie niepewność tego, czy to się uda. Zawsze będą jakieś protesty, bo nie ma tak, że wszyscy ufają tak nowym rozwiązaniom, chociażby dotyczące energetyki jądrowej. Wiele osób w Polsce, patrząc na to, co się działo chociażby w elektrowniach, w których były katastrofy, tak, są niepewni co do przyszłości właśnie energetyki jądrowej. Natomiast tutaj musimy mówić o, chociażby na kongresie będziemy zapewne mówić o tej energetyce jądrowej nowej generacji, bo dzisiaj ta energetyka jądrowa to są już inne rozwiązania technologiczne. To są rozwiązania technologiczne, które nie są awaryjne. I musimy o tym mówić ludziom, żeby wiedzieli, że to jest bezpieczne. To jest czysta energia, bezpieczna i to jest przyszłość energetyki. Ale tu nie mówmy tylko o energetyce jądrowej, ale tu chodzi też o rozwój OZE. Też musimy pamiętać o konwencjonalnej energetyce, której tak od razu z dnia na dzień też nie możemy likwidować, bo to też dotyczy naszego bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. My jako społeczeństwo, jako polskie społeczeństwo wygrywamy w rankingach adaptowania się do nowych technologii. Patrzymy wspólnie w program tegorocznej edycji Kongresu 590. Myśli Pani, że to są tematy trudne, czy one są trudne tylko dlatego, że po raz pierwszy będziemy o nich rozmawiali? Dla Polaków nie ma tematów trudnych, a tym bardziej chociaż w nowoczesnych rozwiązaniach. Ja dam przykład właśnie rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Jeszcze kilka lat temu fotowoltaika nie była popularna. Dzisiaj, jak jedziemy po Polsce na wsiach, już są panele fotowoltaiczne. Ludzie, Polacy zrozumieli, że to jest właśnie też przyszłość dla własnej taniej energii, którą mogą wykorzystać u siebie w domu. Nie bali się zainwestować i dzisiaj korzystają właśnie z tej energii OZE. Rozwój OZE w Polsce jest ogromny. Nigdzie w żadnym kraju takiego, jak można powiedzieć, taki boom na rozwój energetyki z OZE, z odnawialnych źródeł energii nie było właśnie jak w Polsce. Czyli Polacy potrafią korzystać z nowych technologii i takie kongresy pokazuje te nowoczesne rozwiązania, tam można posłuchać o tym, jak dane rozwiązanie funkcjonuje, jak można to wykorzystać we własnym zakresie. Proszę Państwa, relacje z Kongresu 590, edycja 2023 znajdziecie Państwo w internecie, również w naszym portalu. Z Panią Poseł spotkamy się w kuluarach Kongresu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.